Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Oczywiście na start witam się ze wszystkimi osobami z przyszłości, a teraz na spokojnie czekam, aż ktoś do mnie tutaj dołączy i myślę, że to się wydarzy za chwilę. Mam parę dla Was anegdotek dzisiaj, ale pozwolę sobie na łyka kawy i na spokojnie na Was poczekam. Zastanawiam się tylko, czy mój ekran jest na maksa rozjaśniony, ale mam nadzieję, że tak. W ogóle dzisiaj jeszcze się nie odzywałam nic, także wybaczcie, jeżeli mój głos jest trochę taki zaspany. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Słuchajcie, witam Was w live cookingu. Będziemy dzisiaj robić fajne rzeczy. Ja sobie też sporo pogadam pewnie, więc jeżeli macie do mnie jakieś pytania, to pamiętajcie, że przez ten cały czas możecie je zadawać. Jeżeli jakieś mi umknie, to śmiało pytajcie ponownie. I na pewno w pewnym momencie, jak już trochę nam piekarnik zabierze pracy, to będzie taki dedykowany czas, gdzie posiedzę sobie z Wami. I już wiem, czego nie naszykowałam krzesła, bo ostatnio ono było mi potrzebne. Tak, live miał być o 12, ale wczoraj go przełożyłam na 11, więc mam nadzieję, że wiele osób się zorientowało, a jak nie, to live będzie zapisany, więc spokojnie. W każdym razie ten sweter jest z marki COS, odpowiadając na pytanie, i obecnie w nim żyję, powiem Wam szczerze. I coś Wam jeszcze miałam powiedzieć a propos tego. Tak, odpowiedź na pytanie. Owszem, będziemy robić sałatkę z Instagrama, czyli sałatkę z brokułem. Także jeżeli są wśród Was osoby, które będą robiły to ze mną, to może Was zachęcę do włączenia piekarnika, ale to może za sekundę. Chciałam Wam powiedzieć na rozgrzewkę, że dzisiaj miały miejsce dwie rzeczy totalnie niesprzyjające live'owi. Pierwsza jest taka, że jest tak ponuro, że wyobraźcie sobie, dostałam lata temu taką lampkę, teraz jej nie pokażę, bo jest przyczepiona do mojego telefonu. To jest taka lampka do selfie czy do makijażu, nie wiem co to jest, ale przed chwilą byłam w łazience i pomyślałam sobie, Boże, przecież jest sposób na to, żeby mnie było lepiej widać. I mam tutaj zaczepioną właśnie taką lampkę, więc czuję się bardzo profesjonalnie. Inaczej myślę, że po prostu byłabym, nie wiem, uznalibyśmy, że po prostu słońce dzisiaj nie wstało. To pierwsza rzecz. A druga rzecz jest taka, że nie mam internetu w domu i jestem na internecie moim telefonowym, więc mam nadzieję, że wszystko będzie git. Bo słuchajcie, nie wiem, to tak bardzo kwoli prywaty. Mam taki mały router, z którego korzystam, i chyba wyczerpała mu się bateria, tak po prostu bardzo miło, bez zapowiedzi, więc trzymajcie kciuki, żeby mój telefon jakoś pociągnął ten temat. Powiem Wam, jest mi strasznie w ogóle gorąco, mimo że mamy zimę i to jest dosyć dziwne, ale damy jakoś radę. Widzę jakieś pytanie, jak odczuwasz zimę, czy jestem zmęczona takim klimatem? Jeśli chodzi o to, jak ja odczuwam zimę, ja jestem człowiekiem lata, ja nie przypadam za zimą, natomiast na pewno jesień w tym roku bardzo mi się podobała. Obecna aura, nie jestem faworytką, ale staram się zawsze wyciągać z niej to, co najlepsze, i na przykład teraz byłam w górach, gdzie po prostu ośnieżone szczyty to jest jeden z najpiękniejszych widoków na ziemi, więc nie narzekam. Druga rzecz to, że nadchodzą święta, więc myślę, że ta aura świąteczno-prezentowa, zapraszam do odsłuchania prezentownika oczywiście. Ta aura świąteczno-prezentowo, też taka wigilijno-imprezowa jest bardzo miła, więc ja jeszcze tego nie odczuwam tak negatywnie. Nie mam żadnego kalendarza na nowy rok czy adwentowy, daj znać, osoby też. Natomiast na pewno ten czas taki styczeń, luty, marzec jest dla mnie ciężki, szczególnie marzec, kiedy już po prostu mamy takie apogeum oczekiwanie na to, że to słońce będzie, że te drzewa będą kwitły i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie ja też mam zaplanowany wyjazd na początku roku, więc czerpię garściami z tego, co może być przyjemne zimą, czyli na przykład kucyki, filmiki i ciepłe zupy, i staram się nie myśleć do przodu. Nie mam kalendarza adwentowego i nie miałam od wielu, wielu, wielu lat, bo jak przestałam jeść nabiał, to nie było wtedy takich kalendarzy, które odpowiadały moim preferencjom. Wrzucać jakiś taki tryb, nie przeszkadzać. Anyway, słuchajcie, jeśli chodzi o naszą sałatkę, zaraz Wam powiem, co robimy, ale jeżeli jesteście przygotowani z Waszym brokułem, to możecie włączyć piekarnik i proponuję go włączyć tak na 200 stopni.
na górę dół. Na górę dół, chociaż termoobieg jest dobrą opcją. Z tym, że termoobieg będzie tutaj bardzo hałasował, jeżeli ja go włączę. Więc tego nie robimy, moi mili. W każdym razie do przygotowania sałatki potrzebujemy brokuła, potrzebujemy fety, ja używam roślinnej fety, o której zaraz więcej opowiem. Potrzebujemy płatków migdałowych, potrzebujemy czosnku i takich podstawowych rzeczy, przypraw jak oliwa, sól i pieprz. I teraz kilka słów może o genezie tego przepisu. To jest taka sałatka, którą ja kojarzę z dzieciństwa, którą na jakieś imprezy właśnie robiła moja mama i to była, no po prostu to była ta sałatka, tylko że zrobiona z gotowanego brokuła, a ja uważam, że wszystkie w zasadzie warzywa są o wiele smaczniejsze, jeżeli je upieczemy, stąd wymyśliłam sobie wersję grillowaną, no i oczywiście zamiast normalnej fety używam fety roślinnej. I to też jest taki dosyć ciekawy temat, bo z tymi wszystkimi roślinnymi zamiennikami serów bywa różnie. Ja z założenia nie jestem fanką, mam kilka takich swoich faworytów, ale też zależy o jaki ser chodzi. Więc może tak dygresyjnie Wam tylko powiem, że u mnie w kuchni na pewno niezbędnikiem podbijania takiego serowego smaku są płatki drożdżowe. To jest coś, co musi się wydarzyć, jest super i też fajnie pasuje do brokułów. I może nawet bym dodała do tej sałatki odrobinę, jak znajdę. Bo pamiętam, nie wiem, czy oglądacie na bieżące live'y, ale tam zdarzyło mi się szukać jakiegoś naczynia i po prostu czołgać się tam przy szafce i jakby wolałabym tego nie powtarzać. Tutaj widzę ciekawe pytanie, do którego zaraz wrócę, natomiast kończąc o serkach, to dla mnie te wszystkie sery takie ala pizzowe, mozzarellowe raczej nie za bardzo. Kocham sery z nerkowców Wege Sióstr, są po prostu wybitne, przepyszne. Jeśli chodzi o fetę, to właśnie odkryłam tą fetę z Violaj w parę miesięcy temu, bo moja przyjaciółka przywiozła mi ją przed swoim gdzieś tam wylotem na wakacje i powiedziała, że ją poleca jej chłopak, który jest Albańczykiem i fetę po prostu ma we krwi. Więc stąd ta rekomendacja mnie przekonała i ona jest naprawdę dobra i ona jest głównie z oleju kokosowego, więc nie jest to może jakiś idealny skład, ale nie jest najgorzej. Wiem, że bardzo fajną fetę można dostać w Samie. Jeżeli jesteście w Warszawie, to Sam robi fetę z migdałów i miałam przyjemność jeść i jest bardzo, bardzo, bardzo dobra. To było takie pytanie o ataki paniki na kacu. Ja absolutnie nie jestem ekspertką od ataków paniki i radzenia sobie z tym. Natomiast mogę Wam powiedzieć, że rzeczywiście też zauważyłam, że nawet nie tyle na kacu jakoś tak strasznie źle odczuwanym, ale po wypiciu alkoholu ja mam taki stan roztrzęsienia kolejnego dnia, szczególnie pod wieczór, właśnie czuję się taka dosyć lękowa i rozchwiana i myślę, że dobrze działa uspokajanie się w możliwy każdy sposób, typu przytulanie, kąpiel. I myślę, że super jest też spacer, bycie na dworze i jakaś aktywność fizyczna. Także to tyle, ale mówię, no nie jestem ekspertem, uważam, że ataki paniki są takim poważną przypadłością, którą należy skonsultować ze specjalistą i potencjalnie leczyć. Także nie wiem, czy tutaj przytulanie i spacery są raną profesjonalną, na pewno nie są. O, nie słyszałam nigdy o fecie w słoiczkach ze sklepu Światło. Bardzo chętnie spróbuję. Wypad do Zakopanego wspaniale. No, jeżeli mogliście tam sobie poobserwować, to widoki były po prostu przepiękne. Ja się czułam najbardziej największą szczęściarą na ziemi, że mogę uczestniczyć w tym wyjeździe. Słuchajcie, jeżeli chodzi o temat bycia weganką, ja w ogóle jestem przeciwna takim etykietom. Na pewno jem roślinnie, jakby tego bym się trzymała. Jeżeli macie ochotę zająć się brokułem podczas gdy ja mówię, to polecam Wam pokroić go na małe różyczki. W sensie nawet jeżeli macie taki kawałek, to ja bym go spokojnie pokroiła na pół i jeszcze nawet na cztery. Dlatego, że po prostu on się szybciej upiecze i też fajniej w sałatce jest mieć takie mniejsze kawałki, które są od razu takim kęsem do buzi. W ogóle kupiłam tego brokuła na takim super ryneczku i totalnie widzę różnicę między takim brokułem właśnie od polskiego dostawcy, aniżeli, w sensie jakby konkretnego lokalnego dostawcy, aniżeli takim przemysłowo zapakowanym, serio. Ja zakochana jestem w tym brokule, słuchajcie, musiałam się to z Wami podzielić.
jeżeli chodzi o to, gdzie byłam w górach, to byłam w, było bardzo dużo pytań o to. Byłam w Kościelisku i byłam w domu prywatnym moich przyjaciół, więc nie jest to żadne Airbnb, ani żadne miejsce, które mogę jakoś polecić. Dlatego tym bardziej właśnie było mi arcymiło, że mogłam tam być. Gdzie planuję kolejny wyjazd? Słuchajcie, no nie chcę zapeszać, bo to jest coś, co dopiero co się wydarzyło w moim życiu i jestem strasznie podekscytowana w ogóle mówiąc o tym i myśląc o tym, dlatego że to będzie daleki wyjazd, taki bardzo, bardzo wymarzony. Możecie próbować zgadywać, ale chyba jeszcze nie zdradzę, bo wiecie, wszystko się zmienia w świecie i jakby też nie chciałabym rzucać słów na wiatr, ale to będzie... O, jest 11.11, bardzo się cieszę. W każdym razie na pewno dam Wam znać, jak już będę miała ogarnięte jakieś takie bardziej konkretne formalności. Odpowiadając na pytanie o vlogmasy, nie będzie vlogmasów. Też w ogóle co ja robię, kroję sobie na małe różyczki naszego brokuła, więc zapraszam Was do tego samego. Nie każdy może wie tutaj, bo też jakby bardzo dziękuję za wszystkie nowe osoby, które się pojawiają na Instagramie, a głównie osoby przychodzące też ze świata, powiedzmy, podcastowego. Ja zaczynałam swoje internetowe wojaże na YouTubie i byłam tam przez wiele, wiele, wiele lat i na pewno jest wśród Was sporo osób, które właśnie stamtąd mnie kojarzą. Ale mniej więcej rok temu, bo z końcem roku 2020 jakby zaprzestałam tej działalności YouTubeowej, takiej w jakiej formie ona była wcześniej. Teraz na YouTubie pojawiają się tylko podcasty, sporadycznie live'y, które wrzucam, właśnie te instagramowe. I ja przez lata, słuchajcie, nagrywałam tak zwane vlogmasy, czyli nagrywałam codziennie film. W odliczaniu do świąt, czyli przez cały grudzień. I to były różnego rodzaju materiały, ale głównie takie po prostu daily vlogi, więc słuchajcie, to nie każdy wie, że ja robiłam takie rzeczy i to przez tyle lat i też bardzo lubiłam tę serię. Natomiast niestety, niestety troszkę czuję, że z tego wyrosłam i oczywiście nie mówię nie, bo świat się zmienia i ja się zmieniam i moje jakieś tam podejście do rzeczy się zmienia. Ale generalnie raczej takiego powrotu regularnego do vlogowania nie widzę. No a w tym roku, odpowiadając na to pytanie w bardzo zawiły sposób, w tym roku nie planuję robić vlogmasów, także tak, zaraz zajrzę, słuchajcie, do pytań. Tylko chciałabym tutaj trochę uwagi poświęcić tym moim brokułom. Słuchajcie, bierzemy sobie blachę. Ja mam blachę, która nie będzie wyglądała zbyt apetycznie, bo tutaj jest już użyta folia. W ogóle nie używam folii, ale skończył mi się papier, znalazłam folię w domu, więc nie używam folii z przyczyn jakby z ekologicznych, ale już potrzebowałam czegoś do pieczenia, więc teraz wykorzystuję ją po prostu wielokrotnie i to Wam serdecznie polecam. Myślę, że to jest bardzo dobry kompromis i moje brokułki przerzucam sobie na blachę i polecam Wam też w ogóle skroić sobie głąba. Uważam, że w ogóle hit, bo tutaj były ząbki czosnku, które z rozmachem rzuciłam. No, w każdym razie przekładamy sobie to pięknie na naszą blachę i zaraz będziemy to wszystko doprawiać. Dobra, słuchajcie, dużo pytań mi umknęło i widzę to, więc powtarzajcie je po prostu, bo też żebyśmy byli na bieżąco z tematem wszyscy. Czy mogłabym opowiedzieć o moim odejściu od całkowitego weganizmu? Jak najbardziej, bo tak by też nawiązując do poprzedniego pytania, jakby uważam się za osobę, która jest na diecie roślinnej, jest plant-based, ale zdarza mi się jakby zjadać rzeczy pochodzenia zwierzęcego, ale nigdy nie są to rzeczy mięsne, więc to jest taka rzecz, którą na pewno chciałabym sprostować. Nie wydaje mi się, żebym, chyba że w jakiejś sytuacji po prostu kryzysowej, zdrowotnej, nie wydaje mi się, żebym kiedykolwiek miała chęć i potrzebę zjedzenia mięsa, ale zdarza mi się zjeść masło i jajka z powodów zdrowotnych, ale też takich zdroworozsądkowych, o czym niedługo opowiem, będzie o tym cały bardzo fajny podcast. Cześć, kochana Maju. Będzie o tym osobny podcast z wyjątkową gościnią, która jest roślinną królową i bardzo, bardzo, bardzo się na to cieszę, bo myślę, że to jest temat, który trzeba poruszyć.
I zaraz odpowiem na pytanie o to, czy miałam wizję siebie na studiach, a ja chciałam Wam tymczasem pokazać, jak wygląda wielka blacha brokuła. I teraz, co my z tym zrobimy, moi mili? Po pierwsze, dorzucamy do tego nasz czosnek. Ja mam tutaj ząbki czosnku nieobrane. W każdym razie mam tutaj ząbki czosnku nieobrane, które wrzucam na naszą blachę, żeby one się upiekły i dzięki temu będą miały fantastyczny smak. Oczywiście można do tego użyć surowego czosnku, bo w oryginalnej wersji sałatki mamy, tak jak powiedziałam, gotowanego brokuła i surowy czosnek. Ale uważam, że będzie brokuł smaczniejszy, kiedy tego nie zrobimy, to raz. Dwa, będzie czosnek będzie mniej intensywny i przez to, na przykład ja jestem bardzo wrażliwa na surowy czosnek. Słuchajcie, wydaje mi się, że muszę podmienić tylko olej, bo tutaj zawsze jest to odwieczne pytanie, na jakim oleju należy piec i smażyć. Ja bardzo lubię używać oliwy, ale akurat mam resztkę takiego tłoczonego na zimno oleju rzepakowego, super fajnego, lokalnego i myślę, że go użyję. Nasz piekarnik się jeszcze nie rozgrzał, więc słuchajcie, zapiszę live'a i wrócę do wszystkich pytań, bo mam potrzebę nadrobienia tego, co się tutaj wydarzyło. Sól, ja mam sól himalajską, którą po prostu posypuję moje piękne brokuły. I do tego mamy pieprz i tutaj, nie wiem, pokazywałam Wam chyba ten rozkoszny młynek od mojej babci, który ma kilkadziesiąt lat i z którego korzystam sobie, bo nie ma jak świeżo mielony pieprz, jakby to jest zupełnie niebo a ziemia, więc dajemy dużo, dużo pieprzu. Minusem tego młynka jest to, że działa dosyć średnio. I wybaczcie, że tak wychodzę z kadru, ale mówmy się, to jest mój live cooking i że tak powiem, trzeba sobie radzić z tym, co się ma. A moja blacha jest po prostu większa niż moja tutaj stacja dla Was. W każdym razie, dobra, biorę nasz olej i lecimy z tym. Czy myślałam o podcastu związanym z makijażem? Nie myślałam, ale w jakim kontekście? Daj znać, co masz na myśli. Dobra, a ja tutaj polewam to wszystko olejem, ale mówię, oliwa też będzie spoko opcją i myślę, że ja w ogóle zmieszam te dwie rzeczy, bo właśnie mi się olej skończył. Tak, tak, zapiszę live'a, słuchajcie. I na razie tematów astrologicznych u siebie nie planuję, słuchajcie, ale jest tak dużo informacji w internecie na ten temat, że myślę, że spokojnie Wasza ciekawość może być zaspokojona w inny sposób. Tu mamy nasze piękne warzywka. Słuchajcie. I zaraz one wędrują. Okej, super. Nie wiem, czy Wy też macie taką farbę w domu, że nawet jak coś się ubrudzi, to wystarczy przetrzeć i nie ma tematu. Ja jestem bardzo, bardzo wdzięczna za to, że moje mieszkanie zostało w ten sposób przygotowane. Trochę mam takie poczucie, że dałam tego... Wszystko mi leci z rąk. Mam takie poczucie, że dałam tego oleju za mało. To będzie w ogóle gigantyczna sałatka, więc... robimy w ten sposób. Tutaj dużo się pojawia pytań właśnie o weganizm i dietę roślinną i bardzo nie chciałabym tak jakoś tego tematu spłycić i lakonicznie odpowiadać, więc myślę, że warto poczekać na odcinek styczniowy, już niedługo i wtedy myślę, że wszelkie wątpliwości odnośnie tego, jakie mam tutaj poglądy, zostaną rozwiane, natomiast chcę powiedzieć, że moim zdaniem jakby dieta głównie roślinna jest najlepszym rozwiązaniem dla zdrowia i dla planety i absolutnie każdy człowiek powinien w 90% jeść roślinnie. Roślinnie to znaczy wszelkiego rodzaju owoce, warzywa, strączki, kasze, zboża i co tam jeszcze natura stworzyła. Ale też każdy przypadek jest zupełnie... zgubiłam się, bo zobaczyłam kolejne pytanie. Zaraz do Was wrócę. Wkładamy, słuchajcie, wkładamy go do pieca i teraz możemy się zająć innymi rzeczami, między innymi...
proszę Państwa. Czy słychać mnie? Czy straciliście już nadzieję? Bo ja bardzo potrzebuję tej informacji. Halo, 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 halo. Jest! Wow, jest dźwięk, świetnie. Świetnie, słuchajcie. Witajcie po małej przerwie. Mam nadzieję, że więcej osób teraz do nas wróci. I ja chciałam powiedzieć, że zapomniałam dodać jednej rzeczy, więc polecam mój dzisiejszy nieogar. Po prostu zadajecie tyle pytań fantastycznych, że zapomniałam. No właśnie, możecie się poczuć jak na zdalnych zajęciach. Ja mam tutaj zarąbiste zioła prowansalskie, prosto z Prowancji, od mojej przyjaciółki i postanowiłam dodać je tutaj, bo fajnie będzie podbić po prostu czymś smak tego brokuła. Możecie dać dowolne ulubione przyprawy, ale wydaje mi się, że te zioła prowansalskie będą fajnie do tego wszystkiego pasowały. Więc robię to i wracamy do pieca. Ja już się tak zgrzałam przez ten stresik pod tytułem, że nie działa dźwięk, że musicie mnie teraz jakoś rozluźnić pytaniami. Więc jeżeli macie jakieś pytania, na które nie odpowiedziałam, a które już tutaj pisaliście, to dawajcie znać. Jeżeli macie jakieś nowe, to też koniecznie piszcie. Depilacja laserowa, jasne, już Wam mówię, a my w tym czasie zajmiemy się kolejnymi rzeczami. Bierzemy sobie patelnię i będziemy prażyć nasze płatki migdałowe. Bardzo prosta sprawa, po prostu wrzucamy je na suchą patelnię i prażymy. Mały ogień, obserwujemy, ruszamy. Nie wiem, dlaczego mnie znowu nie słychać, słuchajcie. Wydaje mi się, że powinno być wszystko git, jakby nie ma szans, żeby mnie teraz nie było słychać. Tyle pytań. Co teraz? Oto moje pytanie. Co ja mam zrobić? Od czego mam zacząć? Czy miałam określoną wizję na siebie od zawsze? To jest bardzo poważne i trudne pytanie. I w sensie nie tyle trudne, co takie rozległe, bo ja zawsze interesowałam się wieloma rzeczami i od dziecka miałam takie pomysły, żeby być dziennikarką, prezenterką telewizyjną, prowadzić wywiady. Coś w tym może być. Ale nie chciałam nigdy iść na dziennikarstwo i od zawsze uważałam, że takim moim konikiem mimo wszystko w szkole były języki. Chodziłam do językowych szkół, do gimnazjum językowego, do liceum językowego i tak dalej. I od 13 roku życia już sobie wymyśliłam, że pójdę na studia za granicę koniecznie i że będą to języki obce. I chyba jako osoba, która potrzebowała być konsekwentną i może, nie wiem, ja też jestem taka, że mnie przytłacza ilość opcji na wielu, wielu płaszczyznach w życiu, kiedy, zresztą to się nazywa paradoks wyboru, kiedy mamy za dużo możliwości, czujemy, że tak naprawdę nie wiemy, na czym mamy się skupić. Więc jak sobie obrałam tę ścieżkę, czyli jakby odrzuciłam bardzo dużo różnych dróg, to poczułam taki komfort w tym, że dobra, ja będę studiowała te języki. I zawsze chciałam studiować za granicą i powiem Wam, że odpowiadając na to pytanie, nie jakbym pisała autobiografię, powiem Wam, że ja jeszcze pamiętam na trzecim roku studiów taką myśl, że ale byłoby super, gdyby mi się udało z tego działania w internecie zrobić swoją karierę, ale było w tym dużo takiego rozmarzenia, absolutnie zero ciśnienia i nastawienia na to i takiej wiary w to, że to się rzeczywiście uda. Także myślałam, że może zostanę tłumaczem przysięgłym, że może będę pracować w jakiejś wielkiej międzynarodowej korporacji, właśnie ewentualnie ta droga dziennikarska, ale nie nakładam na siebie jakiejś takiej dużej presji, co jest w sumie dziwne, że podeszłam do tego z dosyć dużym luzem, aż właśnie mówię, sama się sobie dziwię. Jeśli chodzi o to, jakie znam języki, to znam angielski, niemiecki i hiszpański tak bardzo dobrze. Znaczy angielski wiadomo, natomiast niemiecki i hiszpański jest mniej przeze mnie używany, więc trochę tracę i to mnie smuci, bo czuję, że zapominam. Aż mi ciarki przeszły. Smutno mi z tego powodu. Uczyłam się francuskiego w szkole, uczyłam się mandaryńskiego i bardzo chciałabym opanować te języki, szczególnie francuski. W ogóle nikt nie pytał mnie, jakie bym chciała znać, ale się powiedziałam, no koniec, znam 4, polski, angielski, niemiecki, hiszpański. I nie, jeśli chodzi o tipy, to ja się nauczyłam po prostu wkuwając, więc to jest niestety ten tip. Nie mam jakichś super patentów, plus mieszkanie za granicą w tych krajach, w których języków się uczyłam, było dla mnie największym progresem.
Depilacja laserowa, bardzo fajna rzecz, ale też trzeba uważać, jeśli chodzi o to, jakie się wybiera studio specjalistów, bo ja dostałam z polecenia pewne miejsce w Łodzi i wiem, że to jest, jeżeli kogoś to interesuje, to podam, że to jest laser, który się nazywa... no właśnie, poczekajcie, Alma Soprano. I to jest laser, który jest uważany za bezbolesny. To jest laser bardzo nowy. Bezbolesny i tak bolesny, ale w porównaniu z tymi takimi starszej technologii, to jest też laser, który można wykonywać przez cały rok, można się opalać i nie ma żadnych śladów, ran, nic nie boli. Więc jest to bardzo innowacyjna rzecz. I koszt no, w Łodzi to jest tańsze, więc jedna sesja kosztowała 200 zł i trzeba ich zrobić no, pewnie z 8 na przestrzeni miesięcy, bo to się robi raz w miesiącu. Ale wiem, że na przykład w Warszawie potrafi kosztować 400 zł. I to akurat ja mówię o okolicach Bikini. Bardzo Wam dziękuję za miłe słowa o prezentowniku. I tam widziałam, że ktoś zamawiał już jakieś rzeczy z prezentownika, więc jest to super fajne, miłe i cieszę się, bo po to to było. A co do poniedziałkowego podcastu, to jest ciekawe, bo ktoś zapytał, czy planuję jakiś temat związany z makijażem, co mnie lekko wybiło, ale też nie wiem, od jakiej strony o ten makijaż chodziło. Natomiast mam dosyć może pokrewny temat nadchodzący w poniedziałek, bo jest to rozmowa z cudowną Martą Kucińską, z którą też robiłam tutaj live'a z Jogi Piękna i rozmawiamy o tym naszym, o naszej pogoni za młodością i o tym, jakie są ewentualne zagrożenia tego całego hype'u na medycynę estetyczną. Nie chcę nazywać tego hejtem, ale trochę taki odcinek ku przestrodze, jeśli chodzi o różnego rodzaju botoksy i wypełniacze oraz o tym, jak w naturalny sposób, naturalnymi metodami możemy sobie nie wiem, wpłynąć na wygląd naszej twarzy, na zdrowszy wygląd naszej twarzy, naszego ciała. Także taki bardzo beauty babski w cudzysłowie oczywiście temat. Super mi się z Martą rozmawiało, więc to już w poniedziałek. A ja tymczasem, czekając na kolejne pytania, ciesząc się z tego, że mamy dźwięk, zajmę się naszą fetą. Jeżeli macie do polecenia jakąś inną, to koniecznie dajcie znać. O, właśnie zauważyłam, że jednego czosnku tam nie wrzuciłam. No trudno. Nie wiem, czy... Powiem Wam szczerze, że trochę się martwię, czy my się wyrobimy z tym pieczeniem, bo tak jak mówię, zazwyczaj robię na termoobiegu i to się robi znacznie szybciej, ale trzymajmy kciuki, słuchajcie. No ja sobie biorę fetę i po prostu kroję ją na drobniutką kostkę, bo fajne jest to, żeby ta feta po prostu, żeby ta feta się tak rozpadła, pokruszyła i o to w tym wszystkim chodzi. Natomiast grudzień będzie dla mnie dosyć właśnie intensywny nagraniowo, słuchajcie, bo szykujemy już ramówkę na nowy rok, także mam nadzieję, że będzie dużo tematów, które Was zaciekawią. Zobaczcie, słuchajcie, ta feta wygląda po prostu epicko. Epicko, epicko, epicko. W każdym razie tej parę osób, znaczy nie parę osób, ale widziałam jakiś taki fajny komentarz a propos YouTube'a, że rzeczywiście jakby nie pojawiłam się tam, żeby podsumować tych wszystkich lat i może to jest dobry pomysł, żeby zrobić na YouTube jakiegoś takiego dedykowanego live'a. Kalendarz na nowy rok, wiecie co, ja kocham kalendarze z takiej marki Magic of Eye i to są takie kalendarze trochę z takim astrologicznym twistem i wiem, że można je w Polsce dostać na takiej stronie Glowdust i ja już drugi rok go używałam i uważam, że jest wspaniały, natomiast teraz dostałam jakiś kalendarz już na 2020 chyba z Hair Impact i też zobaczę, jak on mi się sprawdza, bo też nie chcę kupować po prostu zbędnych rzeczy. Co u mnie słychać, co się u mnie dzieje i co pysznego robię? Robię właśnie sałatkę z mojego dzieciństwa, taką imprezową, czyli sałatkę z brokułem, fetą roślinną i czosnkiem oraz płatkami migdałowymi, ale robię twista, bo po pierwsze feta jest roślinna, a po drugie grillujemy naszego brokuła, żeby był jeszcze pyszniejszy. I ja skroiłam, słuchajcie, na tego całego, ten cały brokuł zajmuje bardzo dużo miejsca. Skroiłam na niego całą połówkę fety. Ojej, połówkę fety, która ma 200 gramów, więc myślę, że jeszcze dam połowę tego, czyli będziemy mieć 150 gramów pyszności, no bo tutaj chodzi o to, żeby to było pełne smaku i w każdym kęsie, żeby ta feta była. Zaraz powiem, co u mnie. Wiecie co, to do powrotu do nabiału absolutnie nie wróciłam do nabiału w takim, jakby mnie strasznie odrzuca ser.
i nigdy nie byłam jakąś jego szczególną fanką. Natomiast po prostu też zgłębiając wiedzę z ajurwedy czy medycyny chińskiej, zrozumiałam, że prawdopodobnie jedzenie wysokiej jakości masła będzie dla mnie dobre, więc jeżeli wiem, że to jest ze sprawdzonego etycznego źródła, to sięgam po nie i jestem właśnie zaskoczona, że czułam się bardzo dobrze jedząc to. Natomiast jeśli chodzi o jajka, też zawsze tylko po prostu ze wsi, to to są jajka, to jest coś, co dla mnie nie było to, było to wręcz odwrotnością. Odwrotnością dziwnego uczucia. To było przecudowne uczucie. Bardzo, bardzo moje ciało za tym tęskniło. I też badania, o których Wam wielokrotnie mówiłam, które zrobiłam jakiś czas temu i zaczęłam jakby taki cały protokół leczenia, pokazały, że to mnie tak pewne deficyty były w moim organizmie. Czy mam płyn do prania do polecenia? Ja kupuję zawsze jakieś takie ekopłyny z Rossmana, po prostu wszystko, co jest najbardziej bezzapachowe i w najlepszym opakowaniu. Etyczne źródło na biało to takie, gdzie znasz dostawcę i kupujesz prosto od rolnika z danej farmy i wiesz, że w jakich warunkach żyją zwierzęta. Wtedy to jest zgodne po prostu z moim jakimś takim kodeksem. Powiedzcie w Lizbonie, czy mam jakieś przemyślenia o tym mieście, jak mi się podobało, jak oceniam ofertę restauracyjną, kawiarnię w tym mieście. Już Wam mówię. Lizbona mi się bardzo podobała. Myślę, że jest bardzo cool miastem. Bardzo dużo takich, no bardzo miło mnie zaskoczyła. Sporo kawiarni speciality, co było super. Fajne przez to też śniadania, bo w tych kawiarniach były fajne śniadanka. Jeśli chodzi o jakieś takie wegańską scenę, nie jest ona jakoś specjalnie rozwinięta. Jest co zjeść, ale tutaj myślę, że jest to bez szału pod tym względem, ale całe miasto jest prześliczne, przeurocze i na pewno tam wrócę. Było też pytanie o to, że w karczmie w Zakopanem, w tej Zochylina, Bąkowo-Zochylina, czy nie było roślinnych opcji, właśnie były. I to było super. O właśnie, laser Alma Supranterium, bardzo dokładnie, to jest ten, słuchajcie, tutaj na dole jest komentarz o tym laserze, do depilacji laserowej, o którym mówiłam. Natomiast właśnie zaskakujące było to, że całkiem nieźle sobie poradziłam w karczmie, bo jadłam na przykład pierogi z kapustą i z sosem grzybowym. Jadłam pieczone ziemniaczki, zestaw surówek, kapustę zasmażaną, kopytka. Dodatkowo zamówiłam też właśnie sos grzybowy do tych kopytek, więc jakby oni też byli bardzo, bardzo elastyczni. Czy coś jeszcze tam było takiego, co można było zjeść? No nie wiem, jakieś takie wszystkie ziemniaczane, frytkowe rzeczy, placki ziemniaczane. Więc moim zdaniem, no ja nie jestem też jakoś super wymagająca w takich sytuacjach, jeżeli coś jest autentyczne, domowe, to mogę to zjeść jakby nie jem tym codziennie, więc byłam totalnie na tak, zadałam wszystkim dekoracje z talerzy. Czyli te kawałki natki pietruszki na przykład. Czy jakaś firma z wegańskimi butami zimowymi? To jest trudne pytanie, bo ja w sumie zimą chodzę albo w starych emu, takich sprzed 10 lat, ale absolutnie nie jestem fanką idei tych butów. Ale chodzę też w martensach, do których po prostu zakładam grubą skarpetkę i martensy, o które często pytacie, to są martensy wegańskie. W ogóle wiecie co, tak sobie myślę, czy to światło, które tutaj zapaliłam, czy ono w ogóle coś daje? Bo starałam się, ale powiem szczerze, że chyba nie znajdę tego przycisku. Już nie będę kombinowała. No nieważne. Więc ja polecam wegańskie martensy, są super wygodne, piękne i trwałe, świetnej jakości. Polecam. Co bym powiedziała Karo sprzed lat, która powiedziała, że się popłakała, jak dowiedziała, że zaraz coś niewegańskiego? Ja bym jej nic nie powiedziała, w sensie ja myślę, że takie podejście bardzo emocjonalne i zero-jedynkowe było tej Karo wtedy potrzebne i o tym będę mówić w tym odcinku, który już zapowiadam na początek stycznia. I dlatego jakby nie śmieję się z tej siebie, ani nie chciałabym dawać jej specjalnych rad. Dla niej to było wtedy arcyważne. Czasami moim zdaniem nielogiczne i wcale nie takie dobre dla świata, bo wydawało mi się, że przyświeca mi tutaj misja zbawiania wszystkich. Ale myślę, że po prostu powiedziałabym jej, że nic się nie stało, zrobiłaś najlepiej jak mogłaś i absolutnie nie miało to żadnego wpływu ani na ciebie, ani na świat i będąc zadowoloną na pewno przyczynisz się temu światu w lepszy sposób. Także to byłaby moja, to byłby mój wywód.
I tyle, moi mili. W każdym razie chciałam Wam jeszcze powiedzieć, że w następny weekend, według moich obliczeń, i pisałam Wam o tym wczoraj, planuję zrobić kolejny live cooking, bo 14 grudnia zapraszam Was na super, to będzie ostatni live cooking w tym roku, czyli świąteczne gotowanie z Mają poza ramami. Będziemy robić pierogi, każdy z nas zrobi jakiś taki swój, bardziej, że nie tyle unikalny, co nie taki klasyczny farsz do pierogów. Będziemy w pięknej przestrzeni u Mai, także to jest o 18, 14. Mam nadzieję, że będziecie z nami, będziecie sobie po prostu spędzać miło świątecznie czas. Ale w przyszły weekend też chciałabym zrobić live cooking, już taki bardziej w temacie świątecznym. I zadałam Wam pytanie pod wczorajszym postem, dlatego jeżeli macie jakieś preferencje, koniecznie napiszcie to w komentarzu pod najnowszym postem, tym z wczoraj, bo demokratycznie chciałabym do tego podejść. I z jednej strony mamy parę głosów za jakimiś takimi wytrawnymi, przekąskowymi, ala śledziowymi, oczywiście w wersji roślinnej, rzeczami. A z drugiej strony coraz więcej pojawia się komentarzy o słodkości. I nie wiem jak Wy, ale ja mam... Znaczy dobra, też nie widzę... Chciałam powiedzieć, że nie widzę sensu, żeby robić słodkości 3 grudnia, ale oczywiście, że widzę sens, mogę to porozdawać znajomym. Więc może coś takiego zrobię. I ja zawsze robię orzechowiec z jadłonami. Wszystkie przepisy mam z jadłonami, piernik z jadłonami. I taki bardziej improwizowany zazwyczaj makowiec, ale też makowiec japoński z jadłonami jest super pyszny. Więc to są takie moje top rzeczy, ale może byśmy razem zrobili jakąś kutię. To u mnie tego nigdy nie było na stole świątecznym, ale pamiętam, że kiedyś zrobiłam wegańską kutię. Jak macie po prostu jakieś pomysły, dajcie znać, bo wydaje mi się, że też w różnych domach różne rzeczy się serwuje. O, może jakieś ciasteczka? No też fajnie byłoby zrobić z kimś. No nic, tak sobie głośno myślę, bo to będzie przyszły weekend, jeszcze nie zdecydowałam, czy to będzie sobota, czy niedziela, ale dam Wam znać i po prostu koniecznie zostawcie komentarz, to wybierzemy coś wspólnie i im więcej macie jakichś takich konkretnych pomysłów, to śmiało piszcie. Tak zastanawiam się, może też coś takiego pod kątem obiadu świątecznego, bo mam wrażenie, że na Wigilii jest nam całkiem prosto nawet właśnie roślinnie coś wykminić. W każdym razie, tutaj widzę, dzisiaj jest jakiś dzień pełen prowokacyjnych pytań. Tak. Te buty z Adidasa, właśnie z wegańskiej skóry, to była kampania, którą zrobiłam 1,5 roku temu i wydaje mi się, że no, to jest normalne, że też dochodzimy do jakichś nowych wniosków. Wtedy pamiętajmy, że nie było aż tylu takich greenwashingowych kampanii i w tym momencie jakby to mnie skłoniło do bardzo, o wiele głębszej analizy tego zjawiska. Nadal uważam, że te buty są super opcją, ponieważ one są wykonane z 70% chyba z recyklingu, więc to nie jest po prostu plastikowy but, który jest vegan, eko, jakieś bla bla bla, tylko to jest but z odnawialnego źródła, a każdy z nas potrzebuje na przykład chodzić w, nie wiem, w trampkach raz na jakiś czas i uważam, że to jest zawsze ta lepsza opcja, więc nadal, gdybym miała cofnąć czas, zrobiłabym to drugi raz, aż się zrymowało, więc myślę, że warto jakby przyjrzeć się głębiej tematowi, a jeżeli Was ciekawi w ogóle taka rozkmina, to polecam Wam ostatni podcast z Anią Gemmą, ten z poniedziałku, czyli 170, właśnie o greenwashingu. Pasztyciki. Boże, chyba nigdy przecież nie robiłam pasztycików, to jest w drożdżowym cieście? Jak to jest? Co teraz czytam? Czytam 4-Hour Work Week autorstwa Tima Ferrisa, czyli taka trochę milenialsowa książka o tym, jak mniej pracować. Taki klasyk, ale bardzo fajnie mi to wjeżdża. Szczególnie, żeby skontrować taki wewnętrzny głos, który nam mówi, że trzeba pracować jak najwięcej. Coś do obiadu świątecznego, myślę, że to może być fajna rzecz. Może coś typu grillowana, może taka karmelizowana, grillowana brukselka z prażonymi orzechami deskowymi? Co by na to? Ewentualnie jakaś kapusta modra. O, może steki z modrej kapusty do tego? Fajne. Już coś mi się rodzi w głowie. Tylko z przyjemnością pożyczałabym od kogoś kuchnię, bo słuchajcie, u mnie tutaj jest fajnie, żeby sobie pogadać i przy okazji sałatkę ukręcić, ale żeby rzeczywiście było to jakieś studio nagraniowe, no to powiedzmy sobie szczerze, niekoniecznie. Byłam w Joelu w Warszawie i byłam tam raz, ale właśnie muszę tam wrócić, żeby wyrobić sobie opinię, bo jadłam tam dosłownie jakieś 2 kęsy czegoś. Mój ulubiony kolor, w którym czuję się najlepiej. Wszystko co jasne, białe, kremowe, to jest moja ulubiona tonacja, ale bardzo muszę zajrzeć tutaj. A, słuchajcie, dobrze, że
Dobrze, że mówicie, bo moje migdały tutaj zaczęły skwierczeć, ale jest z nimi wszystko git. Lubię też czarny. Lubię wszystko, co takie neutralne. Jestem nudna strasznie, jeśli chodzi o to. No, steki z kapusty, to będzie dobre, słuchajcie. Ale znowu kapusta i brukselka. Nie wiem, czy to jest taki dobry pomysł. Ale myślę, że steki z kapusty to jest coś fajnego, bo ostatnio to robiła... O, wiem, co jeszcze możemy zrobić. Grillowaną sałatę rzymską. Coś wymyślę. Coś czuję, że to będzie w tę stronę szło. Możemy zrobić steki z kapusty i do tego jakąś taką fajną kruszonkę właśnie laskowo-czosnkową. To brzmi spoko. Może nawet z jakimiś bakaliami, skoro to święto? Jest git. Jest jakiś przepływ. Książki w tematyce manifestacji. Szczerze, nie mam za bardzo. Kocham po prostu Lacey Phillips, moją ukochaną osobę w internecie, która ma taką wielką platformę To Be Magnetic i ona mówi o manifestacji, ma darmowy podcast, o Jezus, co tutaj się stało? Ma darmowy podcast, którego ja słucham od 1000 lat i tam jest multum wiedzy, a drugą osobą, która jest królową manifestacji w Polsce jest Asia Łużyńska, moja kochana, która teraz jest troszkę chora, więc wyślijmy jej trochę zdrowia. I u niej znajdziecie mnóstwo fantastycznych materiałów. Natomiast książki chyba nie mam, tak jeszcze patrzę sobie tutaj, ale nic mi nie przychodzi do głowy. Wspomniałam, że tańczyłam bachatę. Tak, tańczyłam bachatę na studiach, bardzo lubiłam to jako rozrywkę i też chodzić do klubu bachatowego, ale nie robiłam tego od lat. Myślę, że gdybym pojechała sobie do Hiszpanii, to z przyjemnością bym poszła na jakiś taki dancing. Moje wyniki testów Gallupa. Już to pytanie padło. Ja w sumie tak sobie myślę, że spoko. Jezus, już tak ładnie tutaj pachnie tym czosnkiem. Nie wiem, czy też robicie, ale to jest ekstra. Moje wyniki testu Gallupa. Ja słuchajcie, nie pamiętam dokładnie, ale na pewno jako pierwszy miałam connectedness, czyli takie... dobra, zrobię małe tło. Test Gallupa jest to test talentów stworzony przez profesjonalistów na podstawie, nie wiem, 20 lat badań czy coś w tym stylu. I on sprawił, w sensie on jakby wyłonił 20 różnych talentów, które ma każdy z nas, może 34 różne talenty, które ma każdy z nas, tylko mamy je ułożone w różny sposób. I na podstawie testu, który wykonujemy sami, możemy sobie zweryfikować, jakie są nasze moje mocniejsze strony i dzięki temu lepiej pracować ze sobą, lepiej zrozumieć siebie, zanalizować też połączenia między tymi talentami, wykorzystać dobrze swoje mocne strony, ale też przyjrzeć się swoim słabszym stronom. No coś wspaniałego. Mi to kupiła Justyna Owsiana Justa, kochana moja, na prezent w zeszłym roku, wiosną jakoś. I to odmieniło moje życie, w sensie to jest po prostu genialne, więc myślę, że fajnie byłoby o tym pogadać w podcaście też. Słyszę, że dużo osób o to prosi. No i jeśli chodzi dla wtajemniczonych, wiem, że mam pierwsze, to mam connectedness, czyli takie poczucie, że wszystko jest połączone, wszystko jest po coś. No, ma to sens, że takie czytanie ludzi i trochę właśnie przenikanie przez, no takie łączenie kropek, mówiąc trochę banalnie. Mam na pewno indywiduację, to się chyba nazywa? Indywidualizację, coś takiego. Czyli takie coś, że ja podchodzę do każdego człowieka bardzo indywidualnie, zupełnie nie generalizuję i jakby nie mam takiego podejścia równościowego, tylko bardzo spersonalizowane. Mam na pewno learnera, czyli osobę, która się bardzo lubi uczyć. Mam achievera, czyli osobę, która uwielbia osiągać rzeczy. I właśnie wiem, że brakuje mi jednej rzeczy w tej trójeczce. I nie przypomnę sobie teraz. Mój znak zodiaku to jest, moi drodzy, najlepszy znak zodiaku i to mówi każda osoba, która ma ten znak zodiaku. Jakby to jest jakby, to już jest taki mem, że osoby z tym znakiem zodiaku zawsze mówią, że to jest najlepszy znak zodiaku. Jak myślicie, jaki to znak zodiaku? Dam wam chwilę, napiję się łyka kawy. Nic nie piszecie? To nie odpowiem. U mojego brata zgadza się, lew. Wiadomo, śmieszki. U mojego brata super. Trzymajcie kciuki, żeby studia były znowu stacjonarne, bo współczuję wszystkim studentom. Tam było jeszcze jakieś fajne pytanko. A czy planuję wyprowadzkę z Polski?
To jest trudne pytanie, w sensie wiecie, mam 25 lat, myślę, że wyda się może wydarzyć, mogę się w wielu miejscach jeszcze znaleźć. Czy ja chcę mieszkać w Polsce? Nie wiem, nigdy nie chciałam mieszkać w Polsce. Totalnie jakby nic przeciwko Polsce, nie chciałam mieszkać w Polsce zawsze, bo po prostu czułam, że jest taki niesamowity świat do odkrycia. Ale obecnie trochę mnie wkurza fakt, że wyjazd z Polski może nie do końca okazać się być jakimś takim moim wyborem duszy, co wyborem rozumu i jakiejś takiej moralności. Jest to na pewno smutne, jest to na pewno coś, z czym boryka się wiele osób w naszym kraju. Natomiast na pewno wiem, że w wielu miejscach jeszcze sobie pomieszkam, na ile nie wiem i nie wiem, czy kiedykolwiek będę wiedzieć. Przeciwnym znakiem do lwa jest wodnik. Czy wśród Twoich znajomych jest dużo wodników? To jest ciekawe, ja bardzo lubię wodniki. To jest mój, jakby wiem, że to jest polarny znak przeciwny do wodnika i jest zresztą przez to znak, od którego ja się bardzo dużo mogę nauczyć i który mnie bardzo inspiruje i trochę mnie trzyma w ryzach i temperuje, bo lwy, jak wiecie, mają coś takiego, że... Znaczy, jak wiecie, nie wiecie, ale lwy mają coś takiego, że szukają poklasku, jakby chcą, żeby wszyscy ludzie ich podziwiali, podczas gdy wodniki to są rebelianci, którzy mówią, nie zgadzam się i robię po swojemu, więc jest to na pewno coś, co dla mnie jest super. Otaczanie się takimi osobami. No i teraz uwaga, to jest też ciekawa klamra tutaj, bo właśnie wodnikiem jest mój brat. I właśnie on dla mnie zawsze też kłóciliśmy się sporo, ale jest też dla mnie ogromną inspiracją pod wieloma względami. Właśnie przez to, że jest taki bardzo zachęcający dla wszystkich, w sensie lubi jakby nie przejmuje się tym, co inni myślą i chce, żeby każdy wziął udział w zabawie, wiecie o co chodzi. No to jest piękne. Bardzo to w sobie cenię. Czy ja znam więcej wodników? Znam kilkoro, ale chyba wśród takiego, żebym teraz czegoś głupiego nie powiedziała, ale wydaje mi się, że w moim najbliższym otoczeniu, oprócz mojego brata, nie ma żadnego innego wodniczka. Brunet czy blondyn? Jest mi to obojętne. Ale statystycznie blondyn. W każdym razie, czy spotkałam się z hejtem w internecie? Pewnie tak. W jakimś stopniu. Ale uważam, że mam bardzo kochane grono odbiorców i też z jakiegoś powodu po prostu przyciągam, myślę, miłych ludzi, którzy są pełni zrozumienia i jakiejś takiej empatii na drugiego człowieka. Zdarzało mi się dostawać jakieś dziwne komentarze, ale mnie to jakoś specjalnie nigdy nie ruszało, bo myślałam sobie raczej, że w jakim miejscu musi być ta osoba, że pisze takie rzeczy. Tak by tylko mogłabym jej współczuć, więc oczywiście jest mi super przykro, jak myślę o osobach, które doświadczają hejtu, bo myślę, że to może być dla wielu osób bardzo, bardzo smutne i krzywdzące. Tak, planuję podróż w najbliższym czasie, słuchajcie, już w styczniu. I tak jak powiedziałam na samym początku, nie zdradzę jeszcze do końca, bo nie chcę spoilerować, w sensie nie chcę zapeszać, bo po prostu świat pandemiczny nam płata figle i sama nie wiem, czy to dojdzie do skutku. Mam nadzieję, że tak, ale będę informowała, bo to nie jest taki prosty wyjazd, ale jest na pewno coś, o czym bardzo, bardzo marzyłam i co się zaczęło klarować parę dni temu, więc jest to świeże, ale ja się na pewno nauczyłam nie przywiązywać tak bardzo. Ja musiałam zobaczyć, co słychać w piekarniku, więc dajcie mi sekundę. O, super! Jezu, słuchajcie! Nasze brokuły są gotowe! My tu gadu, gadu! Coś wspaniałego. Słuchajcie, one wyglądają, jakby były troszeczkę zwęglone, ale wszystko jest git. Mamy brokuły. Jest tak pięknie to pachnie, że to jest hit. Mamy brokuły, mamy fetę, mamy podprażone migdały. Zaraz będziemy kończyć. Ja zobaczę sobie tutaj, co tu mamy jeszcze. Dobra, zaraz odpowiem na jakieś tam pytanie, które widzę o nauce zdalnej, ale muszę się zająć czosnkiem. Nie wiem, czy pamiętacie, ale tutaj grillujemy też czosnek i chciałabym się nim zaopiekować. Czosnek obieramy i będziemy wmieszywać, bo przecież jest takie słowo w polskim, go w naszą wspaniałą sałatkę. Czy uważam, że ktoś cieszy się z możliwości, jakie niesie ze sobą nauka zdalna, to jest tym coś złego? Absolutnie nie. Totalnie nie. Ja uważam, że to jest ekstra. W sensie jedną z takich rzeczy, w które ja głęboko wierzę i które też, nie wiem, staram się, mam nadzieję, że może mi się uda chociaż trochę
nie wiem, szerzyć, promować, to jest nie generalizowanie właśnie i nie szukanie rozwiązań, które miałyby spełnić wymagania wszystkich. Oczywiście mamy do czynienia z czymś takim jak statystyka, super, i ona też jest pomocna, ale absolutnie nie dajmy sobie wmówić, że jeżeli lubimy zdalne nauczanie, to jesteśmy, nie wiem, dziwni. Uważam, że każdy człowiek potrzebuje kontaktu z drugim człowiekiem w mniejszym lub większym stopniu, natomiast niektórzy z nas mają bardziej samotniczy tryb życia i to jest totalnie okej. I im bardziej my jesteśmy świadomi siebie i nie słuchamy tych głosów, tym lepiej dla nas, tym jesteśmy po prostu bardziej szczęśliwi i szanujemy to, jakie są nasze preferencje. Tak wygląda grillowany czosnek, który sobie pokroję na małe kawałeczki już tutaj w misce, go tak rozwarstwię pięknie, bo on po prostu właśnie jak tak się rozwali, to będzie nam robił super, 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 super aromat i smak. Kocham, po prostu kocham pieczony czosnek. Jeśli chodzi o naukę angielskiego, tam wcześniej też już mówiłam, że no niestety, ale ja po prostu przez lata bardzo, bardzo dużo się uczyłam. Wkuwałam nawet właśnie zasady gramatyczne, regułki i tak dalej, i tak dalej. Więc nie mam żadnych super patentów, ale na przykład wiem, że jest taka książka chyba Radka Kutarskiego o nauce języków i to może komuś się przydać, bo tam jest jakby jak nauczyć się języka super szybko. Jeśli chodzi o pomysły na podcast, to czy najpierw szukam tematu, osoby czy tematu? Różnie. Raczej zwykle jest tak, że poznaję jakąś osobę lub słyszę jakieś osobie i wtedy to się łączy z tematem i wchodzi od razu cały pakiet pomysłu. Ale czasami tak jest, że rzeczywiście mam temat i szukam gościa. Rzadko jest odwrotnie. Raczej jak jest gość, to nie mam tak, że o, chciałabym zaprosić tę osobę, ale nie wiem, o czym z nią porozmawiać, no bo skoro nie wiem, o czym z nią porozmawiać, no to prawdopodobnie nie jest najlepszy pomysł. Tak odpowiadając super szybciutko. To jeszcze było tak, jesienne śniadanie. O Boże, słuchajcie. Tak. Herbata lub napar na ten sezon. Napar imbirowy z cytryną. That's all I need. Wolonturystyce. Byłam na wolontariacie właśnie parę lat temu. I teraz no, mam zupełnie zdanie inne na ten temat. Natomiast polecam poczytać artykuły ludzi, którzy się na tym znają. Ale myślę, że warto mieć świadomość, że pięknie wyglądające wolontariaty w tropikach, gdzie ratujesz zwierzęta, są tak naprawdę sposobem na zrobienie hajsu od bogatych dzieci, które potem sobie to wpiszą w CV. Tak bym to trochę oceniająco, ale tak bym to podsumowała. Ulubione jesienne śniadanie? Ulubiony szakszuka. Tak, to będzie to. Czy planuję zrobić uprzedaż szafy? Bardzo bym chciała, ale słuchajcie, tutaj mam nawet mnóstwo moich rzeczy, ale strasznie jakoś nie chce mi się tego ogarniać logistycznie, więc może jeżeli się uda zrobić jakąś taką wyprzedaż stacjonarną, to ja się chętnie wszystkiego pozbędę. Przemyślę to. Czy pisałam rozszerzony polski na maturze? Tak. Czy wolę rozprawkę, czy interpretację? Nie wiem, bo chyba mogły się zmienić rzeczy. Bo jak ja robiłam, jak ja pisałam to, to była... A racja, zawsze wolałam rozprawkę. 99% rozprawka, a finalnie pisałam porównawczą. Dobra, dalej, kochani, bo my już kończymy. O, dzień dobry pani Jowito. Tak, do mnie dzisiaj przyjechało pyszne ciasto, które wygląda przecudownie. I będę je rozwozić po przyjaciołach. Tak, mam zamiar iść do kina na dom Gucci niebawem. Czy zdarza mi się czasem kupić coś niezdrowego? To jest w ogóle bardzo, to jest pojęcie względne. Co to znaczy niezdrowego? Jakby staram się tak nie podchodzić do jedzenia. Ale powiem szczerze, ja jestem najgorszą osobą do tego pytania. Powiem to i słuchajcie, wrzucam... Zaraz będę wrzucała nasze brokułki, ale bo już też kończy się czas i ja też zawijam interes. Ale... książka Radka Kotarskiego jest w ogóle o tym, jak się uczyć nie tylko języków. Powiem wam szczerze, pojęcia nie mam. Okej, o czym mówiłam, już pamiętam. Ja jestem super niefajną osobą do odpowiadania na to pytanie. Bo jestem dziwna. Ja jestem dziwna. Bo ja nigdy nie lubiłam słodyczy. Znaczy nie wiem, może nie chcę mówić nigdy, ale od dziecka, no wiadomo, zdarzało mi się jeść jakieś, nie wiem, jakieś batoniki czasami, czy jakieś chipsy, ale na ten moment, powiem wam szczerze, ja tego naprawdę, no ja tego nie lubię. Jakby nie mam w ogóle żadnej przyjemności. I teraz właśnie byłam na wyjeździe z przyjaciółmi i też zapominam czasami, że
Właśnie ja jestem może jakaś troszeczkę inna. Tutaj mamy nasze brokułki, które sobie mieszam na razie z czosnkiem, żeby go bardziej rozprzestrzenić. I ja zapominam o tym, jak jedzą ludzie. I jakby takie rzeczy jak właśnie, nie wiem, paluszki, jakieś Seven Daysy, Monte, czy co tam się jeszcze je? Chipsy. Mogłyby dla mnie nie istnieć. W sensie ja bym zawsze wybrała obiad. Dla mnie w ogóle słodycze to totalnie jest nieistotna sprawa. Ale zawsze bym wybrała po prostu dobry obiad nad jakąś taką przekąską. Więc nie umiem odpowiedzieć na to pytanie. Czy zdarza mi się zaszaleć na zakupach? Co to znaczy? Spożywczych? Always. Ubraniowych? Rzadko, bo nie czuję takiej potrzeby. I też staram się dosyć uważnie podchodzić do swojej szafy. Ale zazwyczaj mam tak, że raz na kilka miesięcy kupuję kilka rzeczy. I potem mam przerwę. Fantastyczny film Spencer. Tak, tak, tak. Wybitny film. Byłam ostatnio, polecam też serdecznie. Nie mam pojęcia, jak się suszy pomarańcze. Cześć, Asieńko. Cześć, mówiłam o tobie. W każdym razie tak, słuchajcie, tutaj mamy, już kończymy, tutaj mamy brokuły wymieszane z tym czosnkiem i ja zrobię na razie taką popisową wersję tej sałatki, czyli posypię wszystko naszą fetą roślinną i na to dam nasze piękne podprażone migdały. I wydaje mi się, że strasznie dużo tego zrobiłam. Bo nie wiem, czy wiecie, ale brokuł ma to do tego, że zawiera bardzo dużo wody i się kurczy. Więc tego nie przewidziałam. Ulubiony krem do twarzy. Wiecie co, mam różne. Mam różne ulubione kremy do twarzy, ale bardzo lubię kremy wszystkie z Purité, z Fenome, z Recibo. Są takie moje trzy ulubione marki i Comfort Zone, cztery ulubione marki. Krem do twarzy, aha, nausznica, tam była, nausznica jest z Jag, J-A-G-G, bardzo fajna marka, super rzecz, noszę non-stop, odkąd ją mam. I te firmy do pielęgnacji twarzy, to odpowiedziałam na to samo pytanie. No, kochani, nasza sałatka, należy ją wymieszać, ale pomyślałam, że zrobię tak, żeby Wam pokazać, jak to wygląda. To wszystko oczywiście mieszamy, ilość fety jest absolutnie zależna od Was, ile macie ochoty, ile Wam smakuje. Ilość płatków też, możecie spokojnie dodać tutaj jeszcze więcej oliwy, soli, pieprzu. Ja kocham to, przypomniało mi się to ostatnio, zrobiłam sobie ostatnio tą sałatkę i myślę, że zostanie ze mną na dłużej. Jest 12.00, więc po prostu wyrobiona co do sekundy. Wybaczcie te momenty technicznego rozwalenia, ale po prostu dzwoniły do mnie telefony i już teraz wiem, że muszę włączyć tryb, nie przeszkadzać. Jeżeli macie jakieś pytanie, to odpowiem jeszcze na 5 szybkich pytań. Słuchajcie, ja to wszystko zapiszę, ale powiem, że to jest sałatka z grillowanego brokuła z roślinną fetą, prażonymi płatkami migdałowymi i pieczonym czosnkiem. Jest wybitna i idealnie się nada na imprezę świąteczno-sylwestrową jako przekąska, bo też super się przechowuje i jest to też taki fajny twist właśnie na sałatce, którą możecie kojarzyć z własnych domów. I mówię o tym na początku nagrania, więc jak sobie zapiszę tego live'a, to możecie lecieć, posłuchać od nowa. Tak, wybieram się na film House of Gucci. Czego używam do sprzątania? Do sprzątania używam naturalnych płynów, które kupuję w Rossmanie. W tym roku nie planuję już żadnego wyjazdu raczej. Co tam zostało? Grudzień nam został. Raczej nie mam kiedy wyjechać. Może jakieś 2 dni, ale nie, raczej nie. Raczej w ogóle sobie tego nie wyobrażam. Oprócz takiej jakiejś ucieczki gdzieś pod miasto. To jest jedna rzecz, jaka ewentualnie wchodzi tutaj w grę. Kochani, kończymy tego live'a. Dziękuję Wam bardzo za uczestnictwo. Dziękuję Wam za wszystkie miłe słowa dotyczące prezentownika. Na moim profilu macie link właśnie do odsłuchania tego odcinka. Bo też wiem, że sobota, niedziela to jest ten weekend nadal Black Weekowy, gdzie dużo osób szaleje na zakupach i fajnie byłoby dokonywać tych zakupów może bardziej przemyślanych i jeżeli moje pomysły Wam coś podsuną, to będę bardzo szczęśliwa. Także lećcie tam, w opisie odcinka macie wszystkie możliwe kody, linki i tak dalej, wszystko jest dla Was jakby przygotowane. I widzimy się w przyszły weekend na live cookingu, już takim pierwszym, ale świątecznym i nie wiem, czy to będzie sobota i niedziela, będę informować. Niemniej zajrzyjcie do najnowszego posta na Insta, bo tam zadałam Wam pytanie o to, co byście chcieli
zobaczyć w takim live cookingu. Bardzo chciałabym, żeby to było przydatne. Trochę gadaliśmy dzisiaj o tym, że może to będzie jakiś obiadowy dodatek, bo myślę, że właśnie Wigilia jest easy, ale to właśnie takie rzeczy następnego dnia, co robić roślinnego. To dajcie znać, tam podrzucamy jakiś temat steków z kapusty, jakieś kruszonki, stratatata. Brzydko powiedziałam. Dajcie po prostu znać. Napiszcie mi komentarz, co byście chcieli zobaczyć. Także dziękuję. W poniedziałek nowy odcinek podcastu o 7 rano. Ja Wam życzę cudownego weekendu i do zobaczenia. Jeszcze zapozuję na koniec z naszą piękną sałatką. Pa! Okej, teraz się nie wyłącza, bo przecież mam tutaj tą lampę, która nic nie dawała. Pa!